Grenlandia. To może tu? To jest Madagaskar, już go wskazywałeś. A, dobra. Inna bardzo duża wyspa. Tu? Nie, nie. Większa. No coraz mniej ich zostaje. To? No już trzeci raz mi ten Madagaskar wskazujesz. Co się dzieje? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy wiedzę geograficzną. Sponsorem tego odcinka jest ProtonVPN, który zapewni Ci bezpieczeństwo i anonimowość w internecie. Chcesz obejrzeć film lub serial dostępny w serwisach streamingowych wyłącznie w USA? Żaden problem. Proton w prosty sposób pozwoli Ci ominąć ograniczenia lokalizacyjne. Dzięki szybkim serwerom VPN będziesz mógł korzystać ze streamingu w dowolnej lokalizacji i oglądać treści z całego świata. Dzięki VPN dbasz także o swoje bezpieczeństwo i anonimowość w sieci. Jeśli dokonasz zakupu teraz, to w planie dwuletnim dostaniesz 3 miesiące gratis lub 1 miesiąc gratis w przypadku planu rocznego. Ponadto macie 30 dni na zwrot pieniędzy, dzięki czemu będziecie mogli przetestować Proton za darmo. Link znajdziecie w opisie, a teraz zaczynamy! A z jakimi krajami obecnie sąsiadują Prusy? Nie sąsiadują, już nie istnieją. Dlaczego? Bardzo dobrze, nie sąsiadują, super. Na pewno Polska. Na 100%. Prusy, no to tak, z Polską, Liechtenstein, Holandia, Belgia. Nie, Belgia już nie. Powiedziałbym z Austrią na przykład. Dania. Mhm. Wydaje mi się, że Czechy. No, tylko jest jeden problem. Mhm. Prusy nie istnieją. Jesteś w Stambule, w jakim kraju się znajdujesz? W Turcji. W Turcji, bardzo dobrze. Stambuł kiedyś zwany Istanbul, a wcześniej Konstantynopol. To samo miasto. Wydaje mi się, że Konstantynopol kojarzy mi się z Polską trochę. Na historii coś było o tym. Jeśli jesteś w Stambule, to w jakim kraju się znajdujesz? Izraelu. Nie? Nie. Izrael nie jest aż tak daleko od tamtego kraju, ale to jest inny kraj. Jerozolima. Irak. Nie. Ja w ogóle nie mam pojęcia. To jest jeden z krajów arabskich, ale aha, takich, które jest uważane za trochę bardziej europejski. Indie. Którego państwa stolicą jest Oslo? Norwegii. Super. Ukraina. Nie. Białoruś. Szwecja. Blisko w sumie. Szwajcaria. Już nie tak blisko. Dania. Szwenia. Szwenia. Dania. W którym roku Polska została członkiem Unii Europejskiej? 2004. Tak. 2014. 98. Trochę później. 2004 chyba NATO. Nie? Unia Europejska? Brawo, wygrał pan lutownicę. Okej. Trzeci albo siódmy? Trzeci albo siódmy. To siódmy, bardziej bym na siódmy stawiał. W 2002 roku? Mm-mm. W 1998? Co to było RFN? RFN no to była Republika Federalna Niemiec. Tak. Co to było RFN? RMF Radio. Nie, RFN. Pewnie jakaś organizacja. Czy to była jakaś partia polityczna? To mógł być jakiś traktat. RMF FM. Nie, raczej RFN. RFN. Może jakieś, nie wiem, referendum, głosowanie? Gdzie to referendum było? Może w Polsce. Nad czym? Nadniemne. To coś chyba było z Niemcami związane. Mhm, tak. Co to? Jakieś ich siły zbrojne? Republika Francji Narodu? Nie, Republika Federacji Narodu? I co, gdzie to było? Wiek temu, albo kilka wieków temu. I gdzie taki twór polityczny był? Wydaje mi się, że we Francji. Wakanda? Mi się zdaje, że Wakanda nie istnieje, takie tak, państwo. Tak, to jest fikcyjne państwo z Marvela. Nie wiem, jakieś to małe. To nie była Libia. Czyli Wakanda to Libia? Nie. Czyli Libia była tu. Libia była tutaj, więc mówię, może to strzelimy. To jest Sudan akurat. To jest Sudan. Ameryka Środkowa, bo Afryka gdzieś. No to strzelaj. A strzela Ameryka Środkowa. Tutaj? Nie. To gdzieś w Afryce. Jakaś mała pipidówa. Nie wiem, w tym miejscu gdzieś? No obstawiam, że to w Afryce. Na 100%. Tu. To nie będzie w Stanach Zjednoczonych? Co wyznacza w większości granicę polsko-niemiecką? Rzeka Odra. Tak jest. Polsko-niemiecką wyznacza rzeka Bug. Odra nie wyznaczała. Nie. Odra normalnie przechodzi przez ten, to też nie będzie. Odznacza tak, że nikt nie ma wątpliwości. Woda. Jaka woda? Morze? Nie. Morze? Coś naturalnie tam będącego, znajdującego się. Las. Góry? A jak ci powiem, że to nie góry, tylko coś innego, to co to mogłoby wyznaczać granicę? Nie, może morze. Ale nie, jakie morze nie jest tam między nami właśnie, a Niemcami? No właśnie żadne. Żadne. Ale jakie znacie największe polskie rzeki? Wisła, Warta, Odra. O, jedna z nich.
Nad Wisłą? Nie. I Wisła płynie przez środek Polski. Czyli nad Wartą. Madagaskar? Super. Tu strzelam. Nie, ale nie jesteś daleko. Tu? Czy mogę powiedzieć, że jest tu? Madagaskar? Tutaj. Grenlandia? O, tutaj. Tu może tu? To jest Madagaskar, już go wskazywałeś. A, dobra. Tutaj. To jest Kanada. Inna bardzo duża wyspa. Tu. Nie. Większa. No coraz mniej zostaje. Tu. No już trzeci raz mi ten Madagaskar wskazujesz. Co się dzieje? Co było stolicą zakonu krzyżackiego? Powiem, że Malbork. Tak i powiem dobrze, wydaje. Tak. Co ci chodzi po głowie? No, ogólnie to stolica Polski była dawno, tak? Mogę strzelić, że Kraków. Kraków? Kraków? Nie, nie. No nie, Kraków nie, to gdzieś nad morzem. Tak, tak. Szczecin? Nie. Olsztyn? Berlin chyba nie. Nie, nie, nie. Ta historia była trochę bardziej pokręcona z tymi krzyżakami, bo oni zostali zaproszeni przez Konrada Mazowieckiego na nasze ziemię. Nie, Miława, Mława, może. Olsztynia? Jerozolima to było. W którym wieku Kolumb odkrył Amerykę? W 15. Tak, jest. W 19? Co? 17? Nie tak daleko. Ja bym powiedział gdzieś bardziej 13, coś takiego tego. 14, 13. Strzelę 13. Dajmy się 14? Nie. Co 16? Nie wiem, 18? Jak obstawiasz? Jakoś tak. Czy też 18? No. Wydaje mi się, że 16 albo 15. No to wybierz. Poproszę finalną odpowiedź, jak w milionerach. 17. Dobra, to miałeś wybierać między 15 a 16. Wybrałeś 17. 13? Kto mieszka w Białym Domu? Prezydent USA. Tak jest. W Białym Domu? Prezydent? Jakiego kraju? Polski? W Białym Domu nikt nie mieszka. Jakim krajem rządziła Kleopatra? Egiptem. Tak jest. Ona chyba nie rządziła, czy rządziła? Grecją? Atenami? Grecją? Nie, nie. Innym krajem antycznym. Starożytna Grecja. Co to akwedukty? Takie specjalne jakby mosty, które doprowadzały chyba w Cesarstwie Rzymskim wodę z gór do niżej położonych miast. Most ma nogi, okej, okay, chyba. Albo tam jeżdżą pociągi, albo płynie woda. Czyli taka rzeka nad rzeką. Taki most z nogami, rzeka nad rzeką, co może być pociąg albo woda. Tak. Obstawiam, że to są zbiorniki wodne, może jakieś zbiorniki retencyjne. Ogólnie no to jest morze, ale nie wiem co za bardzo właśnie. Mógłbym powiedzieć, że jezioro to jest akwedukt właśnie. Skrzyżowanie jakieś? Gaduję, że zbiorniki z wodą jakieś albo coś w wodzie. Coś. Duże, jest. Małe zbiorniki? Duże. Co to Zagrzeb? To jest stolica Chorwacji. Bardzo ładnie. Miasto. Nie miasto. Nie miasto, nie miasto, nie miasto. Państwo? Zagrzeb. Kojarzy mi się, że nie wiem, ktoś do kogoś mówi Zagrzeb to w piasku na przykład. Miasto. Gdzie się znajduje? W Jugosławii generalnie. A dzisiaj jak to państwo się nazywa? Bo to stolica tego państwa. Bośnia nie. I Bułgaria. W Słowenii? W Polsce. A gdzie w Polsce? Nie mam pojęcia. Zakładam, że gdzieś pod Warszawą, w górach. Też nie. To pod Warszawą czy w górach? Bo Warszawa nie jest tak blisko gór. No ale pod Warszawą są góry. Nie jest miejscowość? Jest. W Polsce. Wielkie miasto nawet. W Polsce. Zagrzeb? No. To jest miasto w Polsce, Zagrzeb. I w jakiej części Polski? No nad morzem. Słowacja? Nie, nie, nie. No nie w Niemczech. Jest to stolica pewnego kraju. A, czyli nie miasto. Czy jednocześnie i miasto i stolica. No, stolice są miastami. W którym mieście znajduje się krzywa wieża w Pizie? W Pizie. A Pisa gdzie leży? We Włoszech. Bardzo dobrze. W którym mieście znajduje się krzywa wieża w Pizie? Na pewno we Włoszech. Eleganckim mieście, które zwie się... No to eleganckie miasto to... Rzym? Nie. Nie, nie.